Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj będzie trochę luźniej, ponieważ skupimy się na Q&A. Q&A, które ostatnim razem było bodajże w styczniu 2022 roku, także ładnie. Naprawdę regularność moich kontaktów z widzami jest, że tak powiem, tragiczna, trzeba to koniecznie naprawić. Dlatego też, jeżeli macie już w tym momencie jakieś pytanie, które wpadło wam do głowy i chcielibyście je zadać, no to piszcie pod spodem, nie wiem, z takim dopiskiem P czy cokolwiek innego, bo no to Q&A trzeba raz na jakiś czas robić, bo wydaje mi się, że to jest faktycznie fajna forma, żeby się z tym widzem raz, że dotrzeć, dwa, porozmawiać na różne tematy, nawet takie bardziej pierdołowate. Nie każdy film musi być o myszce, klawiaturze i tak dalej. Chociaż dzisiaj też troszkę o myszkach i klawiaturach sobie pogadamy, ale myślę, że będzie to chyba nawet mniejszość. A może nie? Trochę tych pytań wybrałem, no bo w sumie to ja już robiłem chyba dwa posty o Q&A. Jeden 3 miesiące temu, a drugi ostatnio, chociaż ten ostatni to w ogóle poszedł jakoś cienko, ale mówiąc o... Jeszcze zanim zaczniemy sobie. Mówiąc ostatnio o YouTubie, to co się dzieje, to jest dramat. I to nie jest dramat, który dotyka generalnie tylko mojego kanału. Mam dostęp do kilku kanałów, przy okazji jeszcze kontaktowałem się z paroma twórcami, no i wszyscy narzekają, że po prostu jest w tym momencie mocno kiepskawo. Ja pracuję, myślę, jakby tutaj to wszystko ugrać, ale myślę, że dużą rolę odgrywa również boostowanie shortsów. No ja shortsów nie robię, jakoś nie jestem w stanie się do tego przekonać, żeby wrzucać je na główny kanał. TikToki spoko, ostatnimi czasy zacząłem sobie troszkę robić, ale jeżeli chodzi o shortsy, możecie mi w sumie dać znać w komentarzu, czy wam shortsy na głównym kanale przeszkadzają, czy też są dla was taką teraz już normą, na którą nie zwracacie uwagi, bo mi na przykład, jeżeli ja wchodzę na swój kanał i widzę te pionowe miniaturki, no to jakoś takie to jest nie bardzo, ale może to tylko moja wizja, bo lubię się przejmować różnymi rzeczami, na przykład z tym, żeby tapeta była dopasowana w kadrze, dlatego później zwracam uwagę na te shortsy, że psują mi estetykę idealnie ułożonych filmów obok siebie, dlatego mówię, napiszcie w komentarzu, czy wam takie shortsy na głównym kanale by przeszkadzały, czy nie, bo no sam nie wiem. Tak samo ostatnimi czasy przeszkadza mi to, co się dzieje na Instagramie, bo Instagram był dla mnie przede wszystkim miejscem, gdzie liczyły się zdjęcia, a poza tym obserwowałem sobie określoną ilość osób, które mnie interesowały. Aktualnie Instagram to jest 2 albo 3 fotki na przykład moich znajomych, a dalej są już posty proponowane i jakaś reklama i znowu posty proponowane i rolki i jeszcze raz rolki i więcej rolek. Nie widzę praktycznie 90% tego, co osoby, które chciałem obserwować, wrzucają. Ale o tym też mówił Peter McKinnon ostatnio, że rzeczywiście Instagram się trochę skiepścił i cały czas traci followy i u mnie w zasadzie też sytuacja od jakiegoś czasu wygląda podobnie, że tendencja jest bardziej spadkowa niż wzrostowa, mimo że człowiek się stara, żeby te foty były lepsze, trzeba by było pewnie przerzucić się na rolki, które na Instagramie mi nie pasują. No, to tak tytułem wstępu. Ostatnio w ogóle przyjechało do mnie sporo różnego rodzaju sprzętu i tutaj znowu kłania się moje nieogarnięcie, które w zasadzie ciągnie się od wakacji, bo od kiedy wróciłem z wakacji, to mój etap przejście na tryb roboczy wciąż trwa. Serio nie potrafię się zebrać. Na początku myślałem, że to przez gorąco. W tym momencie temperatury już są fantastyczne. Uwielbiam to, jaka jest pogoda aktualnie. Lekko chłodno, delikatny deszczyk. To jest właśnie punkt, w którym ja powinienem żyć pełnią życia. Okazuje się, że mam mnóstwo sprzętów i ja nie wiem. Po prostu ja nie wiem, jak się za to wszystko zabrać, żeby to nagrać. Przeszkadzają mi naprawdę najróżniejsze rzeczy. Wkradła się do tego wszystkiego jeszcze jakaś rutyna i na przykład ostatnio musiałem sobie kupić 3 tła fotograficzne, papierowe, jakieś różne kolorki, żeby trochę tą rutynę przełamać, bo normalnie po prostu widzę kolejny raz to ujęcie, mówię, nie, no ja już to nagrywałem. Później się okazuje, że nie nagrywałem tego w tym filmie, tylko w poprzednim, ale ta kompozycja się cały czas zlewa i wydaje mi się, że to też trochę mnie męczy. Mam nadzieję, że z tego wyjdę niedługo. Być może pomogą w tym jakieś wyższe wyświetlenia, być może pomoże w tym nie wiem co, może wpadnę na jakiś świetny pomysł, żeby po prostu poza kawą coś jeszcze budowało moją chęć do życia, że tak powiem. Dobra. Kończymy, przejdźmy do waszych pytań, bo tych troszkę się zebrało. Szymon Kwadrans, planujesz w najbliższym czasie jakiegoś customa klawiatury? I z tego co pamiętam, pojawiło się jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, czy będę planował jakiegoś droższego customa, powiedzmy za te 1500 zł. Takiego drogiego raczej w tym momencie nie, ale jeżeli chodzi o customa, to już pokazuję. Tutaj mam switcha i w zasadzie switcha wam tylko pokażę z jednej prostej przyczyny. Po pierwsze, nie chcę zdradzać wszystkiego, a poza tym nie wszystko jeszcze doszło. W każdym razie switchki, jakie wybrałem, to są taktile i to są taktile Ipo Maker, które wyglądają w ten oto sposób. Bardzo przyjemne w ogóle, tak jak ja nie jestem fanem jakimś przesadnym taktajli, bo generalnie team liniowce, to jednak te taktajle, które przyszły, mega, ale to mega sympatyczne, od razu przesmarowane. Już mówię, jaka to jest nazwa. Jaka to jest nazwa?
Mythos Switcher i po Maker Badger Igar. Generalnie taki secik, o ile dobrze pamiętam, to kosztuje 16 dolców. W każdym razie mówię, mega sympatyczne, mega przyjemne i tak będziemy sobie klawiaturę za jakiś czas budowali. W ogóle jeszcze trochę tych klawiatur się pojawi, ale z takich budowanych na pewno pojawi się ta i na pewno skombinujemy coś w klimatach świątecznych. Wydaje mi się, że fajnie będzie zbudować jakąś taką klawiaturę. W zeszłym roku miałem taki plan, ale finalnie całości nie udało się zrealizować. Mam nadzieję, że w tym roku faktycznie się zrealizować uda. Mateusz, czy używałeś GeForce Now lub innej platformy streamingowej do grania? Jeżeli tak, to jak oceniasz tą technologię? Jak oceniasz Cyberpunk Edge Runners? Nawiążę od razu do tego drugiego. Nie oglądałem. Znajomi trochę mnie namawiają, mimo że wiedzą, iż nie jestem fanem Cyberpunka 2077, ale podobno, że całkiem w spoko jest ta animacja, więc być może obejrzę, gdzieś tam znajdę wolną chwilę. Odpaliłem bodajże jeden odcinek na jakieś 10 minut, ale w międzyczasie zacząłem nadrabiać chyba nagranie do filmu i wtedy wyłączyłem, bo musiałem się skupić na nagrywaniu. Jakoś tak na razie na tych 10 minutach pierwszego odcinka stanąłem. A jeżeli chodzi o GeForce Now, jakiś czas temu robiłem nawet film na kanale X.com. Tam przyszedł do mnie telewizorek, w którym miałem okazję pobawić się zarówno GeForce Now, jak i Stadio. No i GeForce Now moim zdaniem zdecydowanie lepiej wypada. Zresztą, jeżeli nie miałbym w tym momencie peceta, takiego, który jest w stanie obsłużyć wszystkie najnowsze gry, a miałbym bardzo dobre łącze internetowe, to pewnie na takiego GeForce Now bym się skusił. To jest spoko sprawa, serio. Jeżeli ktoś ma możliwość, no to czemu nie? Wiem, że chyba tych platform streamingowych jest w tym momencie trochę więcej. Ja też nie siedzę za bardzo w temacie, bo no z racji, że mam peceta, no to w sumie dlaczego miałbym bawić się w platformę streamingową, ale kiedy już miałem możliwość potestowania, używania, to GeForce Now jest naprawdę bardzo spoko. Grunt, żeby mieć dobre łącze internetowe i z tego co pamiętam, wówczas też do telewizora musiałem finalnie podpiąć kabel ethernetowy, bo całość na Wi-Fi działała różnie, a jeżeli już podpiąłem ethernet, to wtedy naprawdę była moc solidna, kontroler i można sobie chillować przy telewizorku. Także super sprawa. Narinki Pig, skoro mówisz o kamerze, czy udało się naprawić? Parę tygodni temu pisałeś, że się zepsuła, zmieniłeś nadal ten sam sprzęt. Faktycznie, parę tygodni temu mój, jakbyście nie wiedzieli, nagrywam Blackmagiciem 6K. Mój Blackmagic wyzionął ducha. Zaczął się wyłączać przy nagrywaniu co 10-15 sekund. Okazało się, że wewnątrz pojawiły się jakieś przepalenia. Kwestia zasilania, no trzeba było to naprawić. Koszt takiej naprawy to było bodajże 1200 albo 1500 zł. Jedno z dwóch, już nie pamiętam. W każdym razie, no kiedy usłyszałem tą kwotę, to raz, że zabolało. A inna sprawa, zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście potrzebuję tej kamery, czy ona jest dla mnie odpowiednim sprzętem. Kiedy ona była w serwisie, ja zacząłem sobie przeglądać w sieci różnego rodzaju materiały dotyczące innych kamer, które są dostępne na rynku. No i stwierdziłem, że ten Blackmagic to jest super sprawa, ale jeżeli ma się operatora, jeżeli pracuje się z kimś, jest fantastyczny. Można z niego wyciągnąć solo również wiele efektów. Mam nadzieję, że w moich filmach to widać, że rzeczywiście z tej kamery można mnóstwo fajnych ujęć wytrzaskać, ale są też pewne ograniczenia, przez które no chętnie bym zmienił tą kamerę na coś innego, ale jest też jedna bardzo taka fajna rzecz, którą dosłownie w tym Blackmagicu kocham, mianowicie nagrywanie na SSD-ki. No i w tym momencie w kamerze jest Samsung T5 1TB, z którego korzystam już od dłuższego czasu, a ostatnio w ogóle, co też pokazywałem na Instagramie, przyszedł do mnie Samsung T7 2TB. Dziękuję pięknie Samsung za podesłanie mi tego sprzęciku, bo na nim się zmieści ze 4 nagrania. Takie SSD-ki to jest piekielnie fajna sprawa. Podpinacie je poprzez USB typu C. Na tym są w tym momencie materiały dotyczące laptopa i klawiatury. Podpinacie sobie do kamery, pyk i śmiga, nie? I wszystko jest nagrywane w odpowiedniej rozdzielczości z dużym bitrate'em. Natomiast później ten dysk podpinacie do komputera i bezpośrednio montujecie, ewentualnie wpinacie tak jak ja do stacji dokującej. No i możecie sobie podpiąć na przykład 2, 3 albo 4 takie dyski. Także to jest giga super sprawa. I no akurat w przypadku Blackmagica Samsungi po prostu radzą sobie świetnie, to są jedne z rekomendowanych przez Blackmagica dysków. Mówię, mam tę piątkę od dłuższego czasu, super, parę razy mi upadła, nadal działa. No a w przypadku tej T7, ona jest jeszcze dosyć nowa, jeszcze nie doznała żadnych upadków, ale 2TB plus 1TB to już 3TB, z których można korzystać podczas nagrywania. I niestety mało kamer korzysta z takiej opcji, żeby całość można było nagrywać na SSD-k. Albo są to karty pamięci, które są piekielnie drogie, albo też jakieś autorskie rozwiązania. No patrzyłem na Zikama bodajże, oni mają też podpięcie poprzez SSD, natomiast ten Zikam ma z kolei ten autofokus, na którym mi też pieruńsko zależy, taki dosyć średni. Natomiast no chciałbym finalnie, żeby mój aparat, moja kamera, która
może kiedyś zastąpi tego Blackmagica, miała możliwość wykorzystywania SSD-ka. No ale to jest pieśń przyszłości, bo szczerze mówiąc wydatek kilkunastu tysięcy złotych na coś, co będzie w stanie rywalizować obrazkiem z tym Blackmagiciem, to jest temat, na który trzeba będzie poczekać, bo w tym momencie mam inny wydatek związany z pewnym projektem, którym mogę wam się niby w tym momencie pochwalić, ale po co? Jak to się wydarzy, to wtedy będziemy rozmawiali o nowościach, które niekoniecznie na tym kanale, tylko gdzie indziej będą widniały. Przechodzimy dalej. APRL. Jaka klawiatura z numpadem i przepięknym klikiem, najlepiej bezprzewodowa. Pełno jest takich materiałów dla klawiatur 60% itp. Dla zażartych numpadowców nic. Nie podałeś budżetu, więc wybacz, ale pojadę z grubej rury. Mianowicie tutaj jest F97, klawiatura pełnowymiarowa, de facto 96%, żeby doprecyzować, która działa perfekcyjnie, jest świetnie zbudowana i jest również bezprzewodowa, więc jeżeli masz ochotę na klawiatury wydać trochę więcej, to IQ-Nixy w ogóle są super. Ja tutaj mam na biurku kolejnego IQ-Nixa, w szafie mam backupowo kolejnego IQ-Nixa, też 75%. Jestem z tych klawiatur absolutnie zadowolony, wręcz zachwycony nimi, ale można też na przykład podążać gdzieś w kierunku Akko. Tam też są fajne propozycje, trochę tańsze, bezprzewodowe, spokojnie znajdziesz pełnowymiarowe, byleby po prostu nie obijać się między tymi głównymi producentami, którzy nie oferują, jak ty to nazwałeś, przepięknego kliku, więc warto rzucić okiem po prostu na bardziej niszowe marki. Akko, IQ-Nix, może jakiś Nis, ewentualnie Warmilo, z tego co pamiętam Q6 od Kichrona też jest 100%, więc powinna spełnić twoje oczekiwania. Arabis 616. Będzie prezentacja twojego stanowiska pracy i rozrywki. Kto jest jeszcze w twojej ekipie, z kogo się ona składa? Zacznijmy od tego pierwszego pytania. Kwestia wygląda następująco, że taki materiał powinien pojawić się już jakiś czas temu, ale ja wciąż czekam na kilka rzeczy, które finalnie to stanowisko uzupełnią, bo co z tego, jeżeli ja wam zrobię film w tym momencie o stanowisku, kiedy dosłownie za chwilę może się okazać, że ono będzie wywrócone do góry nogami, bo są to rzeczy kluczowe, żeby to wszystko dobrze zbudować. Także jeszcze pewnie chwilka, mam nadzieję, że prędzej niż później takiego materiału się doczekacie, bo no, część rzeczy się nie zmienia, ale część rzeczy, które się pojawią, no to zmieni tutaj wiele, dlatego czekanko, czekanko i jeszcze raz czekanko, mam nadzieję, że prędzej niż później. No mówiąc o ekipie, za tym co w tym momencie do was trafia stoi tylko jedna osoba i tą osobą jestem ja, jakżeby inaczej, nie mam montażysty, operatora, nic z tych rzeczy, zresztą montażystę trudno sobie wyobrazić, kiedy na przykład jeden odcinek waży kilkaset giga i jakbym miał to dostać tarczać albo wysyłać, to ja wolę sobie to sam zmontować, bo wszystko idzie znacznie szybciej. Może w przyszłości to się troszkę zmieni, pojawi się operator, ale jest to trochę bardziej odległa przyszłość. Natomiast na zapleczu kanału rzeczywiście tych osób pojawia się trochę więcej. Z takich, które mogę wymienić, jest po prostu menadżer, bo aktualnie już nie bawi mnie odpisywanie na wszystkie maile. Wolę te obowiązki przerzucić na kogoś innego, a ja zajmuję się po prostu realizacją filmów, czyli to, co mnie cieszy najbardziej. Wit Vanat, myszka, która na tobie zrobiła największe wrażenie. I gdybym miał mówić o myszkach z ostatnich kilkunastu tygodni, to będzie to Aerox 9, który jest fantastyczny, a poza tym Basilisk V3 Pro. Jestem ciekaw tego G502X, ale nie jestem w stanie go zgarnąć na razie na testy, ale tak overall, patrząc na myszki, to mam tutaj zaraz mój Grail, którego mam i nie jestem w stanie się go pozbyć. Ojejku, jaki on jest zakurzony. Stał długi czas na półce, w ogóle go nie ruszałem. To jest SteelSeries World of Warcraft Wireless Mouse i ona była właśnie na takim orbie i on był podłączony, ten orb do... Znaczy orb to jest podstawka ładowarka. Tutaj było podłączone, to wszystko się świeci, te runy czy symbole też się świecą na niebiesko. Generalnie mega fajna mysz i ja mam ochotę ją odświeżyć trochę. Jest to milutki kawałek technologii, którego bardzo dobrze wspominam, także patrząc ogólnie na wiele myszek, które gdzieś tam dostałem, to myślę, że właśnie ten SteelSeries bardzo mocno zapadł mi w pamięć i traktuję go z ogromną dozą sentymentu i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się go odświeżyć. Ptaszorek, czym się zajmujesz poza YouTube'em? Polecasz jakieś technikum? Zobacz, czy przypadkiem Robert Makłowicz nie chowa się w twojej szafie oraz cię nie obserwuje. Najpierw wypada sprawdzić, czy ten Makłowicz faktycznie jest. Tutaj go nie ma. Tutaj też by. Pana Roberta Makłowicza u mnie nie ma, sorki. Jeżeli chodzi o zajmowanie się czymś poza YouTube'em, jedzenie, spanie i oglądanie anime, bo YouTube to jest trochę taki pełen etat, a najlepiej dwa albo trzy, bo jeżeli są jakieś premiery i trzeba to wszystko ograć, nadrobić, no to nawet jeżeli do was trafię filmik, który trwa 11, 12, 15 minut, to za nim stoi kilkanaście albo kilkadziesiąt godzin korzystania z tego sprzętu, ogrywania i tak dalej, i tak dalej. Więc trudno było się zająć czymś innym, także mówię, jem, śpię,
czasami sobie coś tam pooglądam. Ostatnio dostałem od Ubisoftu kod na Rocksmith Plus, więc być może podłączę sobie gitarę raz na jakiś okres i pobrzdękam sobie troszkę w ramach takiej gry edukacyjno-rozrywkowej. A jeżeli chodzi o technikum, trudno mi się wypowiadać. Nie byłem w technikum, nie zaglądam na technikum. Moi bracia też udali się finalnie obaj do liceum, mimo że początkowo zakładali technikum. Wybrali liceum, no na technikum się nie znam. Teraz pytanie, które poniekąd można połączyć z drugim pytaniem, więc Krem, jaką podkładkę polecasz? No i Paweł Polak, jaka jest najlepsza podkładka XXL do 300 zł? Zacznijmy sobie od pierwszej części drugiego pytania, jaka jest najlepsza podkładka? Coś takiego jak najlepsza podkładka tak samo nie istnieje jak najlepsza klawiatura, myszka czy słuchawki, bo każdy ma inne preferencje, więc dajmy na to z myszkami. Dla mnie najlepszy będzie The Fader, bo jest profilowany, dla ciebie najlepszy będzie Viper, bo jest symetryczny i płaski, więc tutaj się wszystko rozbija o te prywatne preferencje. Natomiast, jeżeli mam być szczery, bardzo dobrze korzystało mi się z podkładek Corsera, w tym momencie raczej z nich nie korzystam, ale wynika to tylko z kwestii estetycznych, bo ja sobie lubię tymi podkładkami żonglować, ale Corser MM300 Pro, MM350, naprawdę mega fajne podkładki z powierzchnią idącą bardziej w kierunku Control, szczególnie w wersji Pro, ta powierzchnia jest taka bardzo precyzyjna. Jeżeli poszukujecie czegoś ze speeda, to szczerze mówiąc ciężko mi wskazać, bo ja speedów nie używam i zawsze gdzieś te speedy na bok odkładam. Bardzo fajne podkładki ma FBB, mam kilka sztuk i jestem mega zadowolony też raz, że z powierzchni, dwa wykonania, a poza tym estetyki, bardzo ładne grafiki. Fajne podkładki ma The Desk Mat Foundry, o ile dobrze pamiętam. W tym momencie na biurku mam Kruxa Space'a XXL i to też są bardzo fajne podkładki. Bardzo przyjemna powierzchnia, też nie wpadająca w jakieś skrajności, jeżeli chodzi o control ani speed. Ładna grafika, dobra przycie, nie jest to podkładka przesadnie gruba, więc jeżeli chcecie coś budżetowego, to jestem te Space'y w 100% w stanie polecić. Mam jedną, drugą, trzecią i chyba mam jeszcze dwie z mniejszymi wymiarami i każda jedna jest tak samo przyjemna, a to, że Krux oferuje jeszcze dodatkowo jakieś takie sympatyczne grafiki, jak ten dywan chociażby, no to wiecie, to jest tylko atut. Ostatnie pytanie od Wiksu, dlaczego w ogóle nie śmieszkujesz w filmach? Uważam, że żart rzucony raz na jakiś czas byłby korzystny, a że poczucie humoru masz widzimy w postach. Dzięki, bardzo mi miło, że ktoś to zauważa. To jest pytanie sprzed 3 miesięcy i wydaje mi się, że parę razy przez te 3 miesiące w jakichś filmach przerzuciłem drobnego memika, natomiast staram się to ograniczać, ponieważ też nie jestem w stanie stwierdzić, na ile mogę sobie pozwolić na dany moment, a wolę nie ryzykować, wolę się nikomu nie narażać, tym bardziej, że mój humor prywatnie jest dosyć ostry, wyrazisty, może niepoprawny i w przeszłości parę razy na tym humorze się trochę przejechałem, dlatego też po prostu w filmach na to uważam, nie? Staram się bardzo delikatnie, natomiast takiego posta zawsze można edytować, przemyśleć, skonsultować z kimś, a jeżeli już jakiś żart w tym flow filmowym pójdzie, no to później jego wycięcie z takiej spójnej kompozycji jest dosyć utrudnione. Później taki film albo trzeba usunąć, albo edytować, więc niepubliczny, prywatny, edycja w tym edytorze, czekanie aż on się zedytuje, później go znowu upubliczniasz i wyświetlenia lecą na okno szyję, dlatego ja po prostu gram bezpiecznie, nie? To jest granie bezpiecznie i ja się w 100% do tego przyznaję. Czasami po prostu obawiam się tego, jak mój humor zostanie odebrany, mówię, ostatnimi czasy lubię sobie jakimś wypiekanym bluzgiem rzucić w filmie, takim drobnym, ewentualnie właśnie jakimś memikiem, ale to sporadycznie, nie chcę na razie tego nadwyrężać, a jak będzie w przyszłości, zobaczymy, no mam nadzieję, że w tym roku jeszcze się uda te streamy jakoś odpalić i tam można było ze mną pośmieszkować na różne tematy, bo pewnie bym sobie na streamach trochę na więcej pozwalał niż na filmach, ale pożyjemy, zobaczymy. Dobra, moi drodzy, ja wam dziękuję pięknie za uwagę. Kurczę, patrzę, że nagranie trwa w tym momencie strasznie długo. Nie będę wam mówił ile, bo zorientujecie się, jak bardzo się rozgadałem, nie? To jest po prostu dramat, jak bardzo się rozgadałem. Ja to teraz będę wszystko przycinał, bo niektóre sekcje to w ogóle są bez sensu i ja w połowie przerywałem, bo stwierdziłem, że po co ja to w ogóle dalej ciągnę? Przecież ja powinienem krótko i na temat, nie? Trzymajcie się. Życzę wam miłej reszty dnia, a my widzimy się już niedługo z... No właśnie, z czym? Nie z czym, tylko sikamy. Ha, na razie.